karność, nieodzowność karności. W psalmie 93, werset 5 czytamy: ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość po wsze czasy. Porządek i odpowiedzialność są podstawowymi cechami powiązanymi z Kościołem widzianym jako dom Boży. Także musimy pamiętać, że Bóg nie jest Bogiem nieporządku i że jeśli mieszka w domu, tak jak ma to miejsce w przypadku Jego Kościoła, dom ten musi być urządzony według Jego myśli i zgodnie z zaplanowanym przez Niego porządkiem. Stąd też, skoro, jak mówi właśnie psalm, od którego zacząłem, ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość po wsze czasy, psalm 93:5, w zakresie naszej odpowiedzialności leży poważne zadanie utrzymania Kościoła w czystym i świętym stanie, jako że jest on, podkreślmy to jeszcze raz, Jego miejscem zamieszkania Boga, który jest właśnie mieszkańcem Kościoła, czyli wszystkich zbawionych na ziemi. W pierwszym liście do Tymoteusza 3:14-15 można przeczytać: piszę do Ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do Ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Takim był bezpośredni powód, dla którego apostoł Paweł napisał list do Tymoteusza, po to, aby on, a wraz z nim i my, mógł wiedzieć, jak należy zachowywać się w domu Bożym. Utrzymy się z tego miejsca, że dom Boży wymaga godnego, przystojnego postępowania i zachowywania porządku, świętości i godnej dyscypliny, czyli karności. I świętość Boga w tym psalmie, od którego zacząłem, jest ważnym elementem wiążącym to wszystko. Karność w Kościele jest absolutnie niezbędna ze względu na Tego, czyli na Boga, na Tego, który jest święty i prawdziwy. Objawienie 3:7 mówi, że On jest święty i prawdziwy. On, który jest święty i prawdziwy, przebywa pośród swego ludu, a Jego oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, informuje nas Księga Habakuka, 1:13. Nie można dozwolić na trwanie w grzechu, nie wolno tolerować zła tam, gdzie ów święty ma swoje mieszkanie. Jego dom musi być czysty, tak wymaga Słowo Boże. Psalm 101:7 także informuje nas o tym, że oszust nie zamieszka w domu moim, kłamca nie ostoi się w moich oczach. A więc ta karność jest ważna. Podejmując się tematu karności, niezwykle ważne jest, abyśmy pamiętali o tym, że jest on bezpośrednio powiązany z tym aspektem Kościoła, w którym Pismo Święte, czyli Biblia, a więc Słowo Boże, przedstawia nam go jako dom Boży. Dom Boży. Kościół w obrazie ciała Chrystusa nie zawiera myśli o karności, natomiast zawiera myśl o karności na podstawie domu Bożego. Czyli jeżeli mamy inne spojrzenie na Kościół, a tych spojrzeń jest w Piśmie Świętym kilka, to z perspektywy patrzenia na Kościół jako na dom Boży, ta karność znajduje swoje miejsce, ale nie znajduje go, gdy patrzymy na Kościół w obrazie ciała Chrystusa. Zachowanie autorytetu Chrystusa. W liście do Hebrajczyków, 3:6, możemy przeczytać: Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy. Tak, Jego domem my jesteśmy. Tak mówi Słowo Boże w Hebrajczyków 3:6. Skoro Chrystus stoi ponad swoim domem, Jego autorytet musi być utrzymany, a
wszelkie bezprawie człowieka kategorycznie eliminowane. To, co przyjemne i miłe w jego oczach, ma być zamanifestowane i uzewnętrznione. Stąd my, jako mieszkańcy jego domu, musimy działać w odpowiedzialności zachowania porządku przedstawionego w jego słowie, utrzymując w nim czystość. To jest właśnie karność Chrystusowa jako syna postawionego ponad jego domem. Dlatego ten rodzaj karności z zasady dotyczy Kościoła jako miejsca zgromadzeń i przebywania w obecności Boga. Natomiast karcenie Ojca to inny aspekt. Karcenie Ojca wypływa z ojcowskiego starania o troski o jego dziecko. I karcenie Ojca jest wyrazem miłości i mającej w niej swe źródło łaski skierowanej indywidualnie ku błądzącemu dziecku. Wówczas mamy do czynienia z ojcowską troską o duchowe powodzenie pojedynczych członków jego rodziny. W tym znaczeniu ta karność różni się znacząco od karności syna sprawowanej w jego domu. Karność oznacza zdolność podporządkowywania się zasadom i polega na wytwarzaniu nawyku posłuszeństwa przez ćwiczenie, pouczanie, korygowanie i karcenie. Jest wychowawczym treningiem wobec ucznia. Niezbędne jest w rodzinie, szkole, w sferze podporządkowania zwierzchnictwu oraz w domu Bożym. Nie ma takiej instytucji, która mogłaby funkcjonować sprawnie bez karności. Oczywiście karność ma być sprawiedliwa, uczciwa i zgodna ze Słowem Bożym. Tam, gdzie w zborze nie praktykuje się karności, albo praktykuje się ją źle, opierając się na ludzkich rzeczach albo wręcz na grzechach, i nie zachowuje się bogobojnego porządku, a być może wprowadza się ludzkobojny porządek, to wkrótce okazuje się, że ich brak hamuje działanie Ducha Świętego i tłumi je. Jeszcze gorszy niż brak karności jest karność ludzka. Jeszcze gorszy niż brak bogobojnego porządku jest ludzkobojny porządek. I jeżeli w zborze nie praktykuje się Bożej karności i nie zachowuje się bogobojnego porządku, wkrótce okazuje się, że ich brak hamuje działanie Ducha Świętego i tłumi je. Duch Boży zostaje wtedy zasmucony przez wszystko, co zniesławia Chrystusa i jest przeciwne Jego Słowu. Nie może wtedy Duch Święty błogosławić nieposłuszeństwa, samowoli lub nieosądzonego grzechu. Można być pewnym, ja jestem pewny, że duchowy głód i ewidentny brak mocy w zborach są wtedy nieuniknioną konsekwencją zaniedbywania Bożej karności, wprowadzania w to miejsce ludzkiej karności, ale zaniedbywania Bożej karności, jaka powinna być sprawowana ku czci i chwale Pana, którego domem jesteśmy. I zamiast bogobojnej karności wprowadza się ludzkobojną właśnie karność i ludzkobojny porządek. Zakwarzający charakter grzechu jest opisany w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, ale nie tylko. Zakwaszający, czyli tak, że grzech jest kwasem. A więc zakwaszający charakter grzechu to jest inny powód. To jest inny powód przemawiający za koniecznością sprawowania Bożej karności w Kościele, a nie ludzkobojnej karności, czyli za koniecznością sprawowania bogobojnej karności w Kościele jest fakt, iż grzech jest niczym kwas, który zakwasza całe ciasto. O tym mówi apostoł Paweł właśnie w pierwszym
liście do Koryntian, 5 rozdział. Ja tu przytoczę 6 werset. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Natura kwasu jest taka, że nawet jego niewielka ilość rozprzestrzenia się, zakwaszając cały zaczyn. Mowa oczywiście o tym kwasie opisanym w Biblii, bo jest tu oczywiście duchowa rzeczywistość. Natomiast nie chodzi tu o kwas w znaczeniu biologicznym, w biologicznej substancji. Jest to użyty tutaj przykład. I natura kwasu grzechu jest taka, że nawet jego niewielka ilość rozprzestrzenia się, zakwaszając cały zaczyn. Jedynym sposobem, aby powstrzymać jego zanieczyszczający efekt, jest usunięcie go lub zapieczenie w piecu hamujące jego działanie. Podobnie grzech będzie szerzyć się w zborze i zakwaszać całe zgromadzenie, jeżeli nie zostanie osądzony i usunięty. Grzech zanieczyszcza, grzech zakwasza. Grzech musi zostać osądzony, gdy tylko się uzewnętrzni. W przeciwnym razie szerzyć się będzie bez przeszkód i zdeprawuje całą wspólnotę. Tajemna moc nieprawości działa w ukryciu, ale ujawniona moc nieprawości jest jawna i wymaga osądzenia. Jeśli tego się nie robi, to szerzyć się będzie bez przeszkód, jako jawna, i zdeprawuje całą wspólnotę, której członkowie będą, jak Sodomczycy, mówić o swoim grzechu bez ogródek. Widzimy zatem, że wykonywana w bogobojnym duchu Boża karność jest niezbędna, aby zahamować zanieczyszczający efekt grzechu w zborze. Nie mówimy o ludzkobojnej karności, która tylko taką sytuację pogorszy, jeśli będzie to oparte o ludzkobojną karność. Jest bogobojna karność środkiem pomagającym utrzymać go w czystości i bez kwasu. Gdy wierzący pozwoli, aby kwas wniknął do jego serca, kwas grzechu, i nie ulega prośbom, pouczeniom, ostrzeżeniom, napominaniu, nie zważa na okazywaną mu troskę i nie osądza samego siebie, lecz dalej uparcie brnie w złym kierunku, wówczas bogobojny zbór musi po upływie odpowiedniego czasu starań i wysiłków, aby wyrwać go z tego nędznego stanu, oczyścić się od tej skażonej kwasem grzechu osoby poprzez wykluczenie jej jako skażonej kwasem grzechu, złej osoby ze wspólnoty i ścisłej społeczności, tak aby zbór nie został zanieczyszczony przez jej grzech. Nie powinno się jednak myśleć nigdy o karności jedynie jako o sędziowskim akcie podejmowanym po naradzie władnego to uczynić gremium ludzi, podczas której ekskomunikuje się, usuwa kogoś ze zboru. Ekskomunika podjęta zbyt szybko nie jest karnością w bogobojnym duchu, a jest ludzkobojną karnością, która jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Głównym celem bogobojnej karności powinno być zawsze zapobieganie smutnej konieczności rozprzestrzeniania grzechu i wykluczenia danej osoby ze społeczności wierzącej jako ostateczności. Stąd podstawowym celem karności musi być zawsze zapobieganie konieczności wykluczenia danej osoby ze społeczności wierzących. 9/10 karności, jaka powinna mieć miejsce w zborze, 99% karności bogobojnej, jaka powinna mieć miejsce w kościele, 999 tysięcznych
karności, jaka jest realizowana w Kościele Bożym, musi mieć indywidualny charakter pasterskiej troski, a nie być publiczną sprawą całego zboru, całego Kościoła działającego w sądzie. Wszelka karność Boża, bogobojna karność, a nie ludzkobojna karność, musi i powinna mieć na celu poprawę i odnowę. Jest realizowana w pełnej tajemnicy przed wszystkimi, sam na sam. Tak właściwie ekstremalny przypadek wykluczenia poza zbór nie mieści się w obrębie karności, lecz jest wyrazem jej fiaska. Jest lub powinien być przyznaniem smutnego faktu, że wszelka karność okazała się nieskuteczna i nie przyniosła oczekiwanych efektów, i w obliczu takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak tylko usunąć taką osobę na zewnątrz jako niegodziwą i trwającą umyślnie w grzechu. W rzeczywistości jest to sytuacja, która jest dowodem na gorszy stan tych, którzy wykluczają, niż tego, który jest wykluczony, bo nie byli w stanie pomóc owcy Chrystusa. Kościół nie ma wówczas już nic więcej tej osobie do powiedzenia, chyba że osądzony zawróci w pokucie ze złej drogi do Pana. Zgromadzenie jest miejscem, gdzie dyscyplina w jej różnych formach jest zachowywana i wykonywana ku chwale Boga i dla błogosławieństwa dusz. Tak czytamy między innymi w pierwszym liście do Koryntian 5 rozdział 12 werset. W taki sposób wierzący prowadzeni są ścieżką posłuszeństwa, szkoleni i wychowywani w drogach pańskich, ucząc się, co jest miłe Chrystusowi i przystoi świętym. To prawdy, rozmyślając o tym, łatwo dojdziesz z pewnością do wniosku, że karność zgodna ze Słowem Bożym, bogobojna karność, a nie ludzkobojna karność, czyli karność bogobojna, zgodna ze Słowem Bożym, z Biblią, ze Słowem Bożym, Pismem Świętym, powinna być utrzymywana w Kościele, który jest domem Bożym.